tutaj musiałam specjalnie dla Państwa przygotować prezentację, więc chciałam powiedzieć, że między innymi prawa pacjentów tak w Państwa przypadku mogą być ograniczone, bo może wystąpić problem w komunikacji między pracownikami medycznymi a Państwem. Jeżeli chodzi tak o jakby postawienie diagnozy, zebranie wywiadu, to ta komunikacja między lekarzem i pacjentem jest bardzo istotna, bo właściwa komunikacja z chorym jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o praktykę medyczną. Główne bariery komunikacyjne. Tak? Jedną z barier komunikacyjnych na pewno będzie rejestracja, że może być problem z rejestrowaniem się. To oczywiście Państwo macie prawo jakby skorzystania w tym przypadku z osoby trzeciej. Można też w niektórych przychodniach dokonać takiej rejestracji online. Tak, coraz więcej przychodni wprowadza takie możliwości. Z barierą komunikacyjną są również problemy, jeżeli chodzi o wezwanie przed gabinetem lekarskim. Tradycyjnie pacjenci są wywoływani po nazwisku i tutaj też może pojawić się problem. Problem też może być brak możliwości wezwania karetki pogotowia, czy brak możliwości porozumiewania się z personelem medycznym. I też jakby tak znalazłam wiele literatury, która mówiła właśnie o tym, że taka bariera komunikacyjna może skutkować zaniechaniem przez pacjentów jakichkolwiek kontaktów z lekarzem, co oczywiście może się negatywnie odbić na zdrowiu pacjenta. Tutaj znalazłam takie właśnie różne przypadki, które były opisywane przez pacjentów. Tak? Na przykład właśnie zainteresowały mnie tutaj głównie takie opowieści o pewnej właśnie pani, na przykład, że Beata nie mogła odpowiadać na pytania, bo mówi za pomocą rąk, a te krępowały kable, kroplówka, EKG, ciśnienie. Albo tutaj mam cytat innej pani, która mówi o tym: zastanawiam się, ile razy czekałam dłużej niż powinnam, ile osób przepuściłam, ile wykorzystało fakt, że nie ruszyłam się ze swojego miejsca i weszło przede mną, a wszystko dlatego, że nie usłyszałam, gdy pielęgniarka mnie woła. Także tutaj tych cytatów jeszcze jest kilka, mogą sobie Państwo poczytać, a ja tutaj przejdę jakby do głównych rzeczy. Tak, od 2011 roku, to na pewno Państwo doskonale wiedzą, jest ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która umożliwia tak jakby skorzystania z tłumacza języka migowego, na przykład w podmiotach leczniczych. I jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem, to 3 dni wcześniej trzeba przed wizytą zgłosić to do przychodni. I wtedy jakby w obowiązku tej ustawy podmiot leczniczy powinien Państwu umożliwić skorzystanie z tłumacza lub przewodnika. Naczelna Izba Lekarska też jakby interweniowała w tej sprawie, otrzymała pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich i było to opublikowane, wysłane do lekarzy, żeby zaznajomili się właśnie, że jest taka możliwość i żeby korzystali z możliwości tej ustawy o języku migowym. Tutaj też wspomnę o prawach pacjenta, które wynikają z ustawy o prawach pacjenta. Po pierwsze, tak, pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych. W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego możecie Państwo korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych. W ramach tego prawa przysługuje Państwu możliwość skorzystania z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z uzyskiwania porad u lekarzy specjalistów, z leczenia szpitalnego, z rehabilitacji. Także macie tutaj Państwo do tego jak najbardziej prawo, niezależnie od sytuacji materialnej. I tutaj też jest ważne, że w przypadku stanów zagrożenia życia żaden szpital czy przychodnia nie mogą odmówić pomocy pacjentowi. Przysługuje również Państwu prawo wyboru. Mogą Państwo sobie wybrać lekarza, tak, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Mogą Państwo wybrać specjalistę. Mogą Państwo również sobie wybrać lekarza
dentystę, jak również szpital, tak? Placówka, w której Państwo chcą się leczyć. W naszym systemie opieki zdrowotnej funkcjonuje skierowanie, ale bez skierowania mogą Państwo skorzystać z lekarza dentysty, z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z psychiatry, ginekologa i położnika i onkologa. Do tych specjalizacji nie jest potrzebne skierowanie. Tak, od pewnego czasu wprowadzono skierowanie do okulisty, tak, które kiedyś nie było potrzebne, jak również do dermatologa. Pacjent ma pełne prawo do informacji. Tak, to jest kolejne prawo, które Państwu przysługuje. I obowiązkiem lekarza jest udzielenie pacjentowi pełnej i wyczerpującej informacji na temat stanu zdrowia i leczenia. Także powinniście Państwo zostać poinformowani o przewidywalnych następstwach, na przykład danego leczenia, co się stanie, jeżeli Państwo podejmiecie decyzję lub zrezygnujecie na przykład z określonych czynności medycznych. O tym też powinniście Państwo zostać poinformowani przez lekarza. Jeżeli chodzi o informacje, tak, no to stosuje się zgodę pacjenta, która jest podpisywana przez pacjenta. I mogą też Państwo, jakby w sensie też niektóre placówki, jeżeli Państwo zrezygnują z leczenia, to też trzeba jakby dokonać podpisu takiej informacji, że Państwo nie zgadzacie się na dalszą, na przykład na dalsze leczenie. Jeżeli chodzi o pacjentów niesłyszących, to również Państwo macie prawo do uzyskania rzetelnej informacji medycznej i ta informacja powinna być dla Państwa przekazana w sposób dla Państwa czytelny i zrozumiały, najlepiej z udziałem osoby posługującej się językiem migowym, tak? Ale w większości tak przypadków jesteście oczywiście tak Państwo jakby zdolni do przyjęcia i zrozumienia informacji, którą przekazuje Państwu lekarz. Macie również Państwo prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej. Oczywiście jest taki wyjątek, kiedy lekarz nie jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej. I to jest w sytuacji, jeżeli zachowanie tajemnicy stanowi niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, lub na przykład pacjent albo jego przedstawiciel wyrazi zgodę, żeby taką tajemnicę ujawnić. Czyli bez Państwa jakby zgody to nie ma, tak? Słucham? Mam tutaj takie krótkie pytanie, jakieś strony praktyczne, bo ja akurat tego nie wiem, ale jak jest ujawnianie tajemnicy lekarska, to musi być pisana zgoda pacjenta. Tak. Dziękuję. I lekarz jest również zwolniony z zachowania tajemnicy lekarskiej, jeżeli na przykład zachodzi potrzeba ujawnienia informacji na przykład o przebiegu choroby innemu lekarzowi specjaliście. Lekarzowi również nie wolno ujawniać informacji, które dotyczą pacjenta, tak swojej rodzinie, znajomym czy innym swoim pacjentom. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Tak, na udzielenie każdego świadczenia musi być Państwa zgoda i ona może być pisemna lub ustna. Tak, zazwyczaj jeżeli chodzi o jakieś zabiegi operacyjne czy takie właśnie procedury bardziej inwazyjne, jest to zgoda przeważnie tak pisemna. Zgodę muszą Państwo wyrazić na pobyt w szpitalu, na zabieg operacyjny, na diagnostykę, która stwarza ryzyko i na wszystkie inne badania i świadczenia medyczne. Pacjent tak, bo może odmówić przyjęcia danego świadczenia lub zażądać zaprzestania jego udzielenia. To tutaj, jeżeli
Państwo nie wyrażają zgody, tak, to tutaj mogą Państwo odmówić wykonywania danego świadczenia. Chciałabym powiedzieć, że istnieje też coś takiego jak zgoda domniemana. Nie jest to zgoda ani ustna, ani pisemna. To jest na przykład tak, jak Państwo idą do placówki na pobranie krwi, tak? No to jeżeli Państwo przychodzą, tak, podciągają Państwo rękaw, tak, to jakby Państwo wyrażają zgodę na wykonanie tej procedury na pobranie krwi. Jest to tak zwana zgoda domniemana. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności. W czasie udzielania świadczeń lekarskich czy też zabiegów lekarz ma obowiązek poszanowania godności osobistej intymności pacjenta. Dlatego jeżeli na przykład lekarz... Na przykład jeżeli ma być obecny na przykład lekarz stażysta przy udzielaniu takiego świadczenia, to zawsze lekarz prowadzący powinien o to zapytać pacjenta, czy pacjent na to wyraża zgodę. Czyli jeżeli mają być obecne w przypadku udzielania jakiejś procedury osoby trzecie, czyli właśnie na przykład studenci, lekarze stażyści, to pacjent ma prawo wyrazić sprzeciw i to powinno zostać uszanowane. Pacjent ma prawo oczekiwać, aby świadczenia zdrowotne, które są jemu udzielane, było wykonywane w pomieszczeniu oddzielnym, tak w miejscu osłoniętym, w którym nie można pacjenta z zewnątrz ani oglądać, ani podsłuchać. Byłam kiedyś właśnie świadkiem w szpitalnym oddziale ratunkowym, właśnie bo trafiłam tam z moją babcią. Właśnie na łóżku obok leżała pani, podeszła pani doktor zbadać i pani sobie zażyczyła, że tak na sorze jest jedno łóżko przy drugim, że ona by chciała być badana w innym gabinecie. I pani doktor oczywiście zaprosiła panią do gabinetu i nie było z tym żadnego problemu. Pacjent ma prawo dostępu do własnej dokumentacji medycznej. Czyli dane, które są zawarte w dokumentacji medycznej, podlegają ochronie. One również stanowią przedmiot tajemnicy lekarskiej i one są udostępniane tylko jedynie pacjentowi lub osoba, która jest przez pacjenta wskazana. Na pewno Państwo zauważyli, że jeżeli Państwo rejestrują się do danej placówki medycznej, jest zakładana dokumentacja medyczna, to podpisujecie Państwo taką informację, kto będzie upoważniony do dokumentacji medycznej. Tak, oto osoba jest wskazywana przez Państwa. Dokumentacja może być udostępniana Państwu w różny sposób, czyli możecie Państwo dokonać wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Może być też wydany Państwu oryginał, ale tutaj trzeba pokwitować, że odebrali Państwo taką dokumentację i że ją zwrócicie lub poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów i kopii. Dobrze, tutaj. Wyniki, które Państwo na przykład robicie poza szpitalem, są Państwa własnością, czyli jeżeli je przynosicie do jakiejś placówki, to w tej placówce powinna być wykonana kserokopia i oryginał Państwu oddany. Tutaj tak wygląda to oświadczenie, które jest właśnie podpisywane. Jeżeli jest tak, zakładamy dokumentację w jakiejś placówce medycznej. Właśnie kogo Państwo upoważniają do uzyskiwania dokumentacji medycznej i kogo Państwo upoważniają do uzyskania informacji o stanie Państwa zdrowia. Teraz chciałam Państwu powiedzieć, że od 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie elektroniczna dokumentacja medyczna. Będą również e-recepty i e-skierowania. No to jest, jednak na e-receptę i skierowanie będziemy musieli trochę poczekać, bo recepty w postaci papierowej będą wystawiane do dnia 31 grudnia 2019 roku. Natomiast skierowania będą tylko funkcjonowały w postaci papierowej do 31 grudnia 2020. Po tym terminie będą wystawiane elektronicznie. Teraz takie pytanie jest, czy można wysyłać dane na pocztę internetową? Tak, jeżeli zwrócicie się Państwo o
na przykład kopię dokumentacji medycznej, to czy ona może być właśnie wysłana online? To oczywiście może jak najbardziej być udostępniona za pomocą internetu, ale trzeba złożyć w placówce stosowny wniosek i podać adresu e-mail, na który ma być właśnie przesłana konkretna dokumentacja medyczna. I tutaj jest taka właśnie możliwość, bo do poczty ma tylko dostęp tak jedynie jej właściciel. I tutaj tak, jeżeli pojawi się elektroniczna dokumentacja medyczna, czy za udostępnienie tej dokumentacji w postaci elektronicznej podmiot może pobrać opłatę. No to oczywiście, jeżeli ona będzie na przykład na płycie, na CD, tak, czy na jakimś innym nośniku danych, no to oczywiście to taka opłata może być pobrana, ale natomiast to wynika z przepisów, że opłaty nie pobiera się za udostępnienie dokumentacji poprzez przesłanie jej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Więc tutaj ta forma udostępnienia jest zwolniona z opłaty. Kolejne prawo, które Państwu przysługuje, jest zgłoszenie sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Tutaj mogą Państwo tak właśnie wyrazić sprzeciw, jeżeli się Państwo nie zgadzają z opinią lekarza. I w takim przypadku możecie Państwo skorzystać z różnych możliwości. Można na przykład złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta. Można również złożyć taką skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia, czy na przykład w okręgowych izbach lekarskich funkcjonuje Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarza, czy Naczelny, tak, czy Okręgowy Sąd Lekarski. I takie same organy są również w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Tak, również taką skargę można złożyć do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. No to też zależy jakby wobec którego Państwa, jakiego personelu medycznego byście tak składali skargę. Macie Państwo również prawo do poszanowania życia osobistego i rodzinnego. Czyli na przykład w czasie pobytu w szpitalu powinien być Państwu umożliwiony kontakt z innymi osobami, telefoniczny, korespondencyjny, czy wreszcie osobisty. No czasami tak się zdarza, że na przykład jeżeli w szpitalu występuje jakaś bakteria, no to tutaj ten czas jakby wizyt może zostać określony przez kierownika danej kliniki. Osoby bliskie mogą przebywać na terenie placówki służby zdrowia, pomagać pacjentowi i wspierać go w procesie leczenia i zdrowienia. Teraz, kilka dni temu nawet właśnie oglądałam w internecie, że jest wyremontowany szpital dziecięcy na Kopernika. I tam właśnie już po remoncie jest właśnie pokazane, jak przy łóżkach dziecięcych są takie sofy rozkładane, tak, dla mam, tak, dla rodziców, że żeby po prostu rodzice nie spali na podłodze, jak to bywa tak zwyczajowo w innych placówkach. Również macie Państwo prawo do opieki duszpasterskiej. No i oczywiście tutaj kolejne prawo, które jest zapewnione w ustawie, to że pacjent ma prawo do umierania w godności i w spokoju. I szpital powinien zapewnić pacjentom godne miejsce do umierania w otoczeniu bliskich. Pacjent ma prawo do dochodzenia swoich praw. No to tutaj, jak już właśnie wspomniałam, że możecie Państwo skorzystać z instytucji Rzecznika Praw Pacjenta. Sama korzystałam i instytucja ta działała bardzo sprawnie. Tak, także byłam bardzo jakby zadowolona z szybkości załatwienia mojej sprawy. I tutaj właśnie wspomniałam, że można również złożyć skargę do oddziału wojewódzkiego NFZ-u. Z tej formy też korzystałam i też chciałam powiedzieć, że działa to też właśnie bardzo sprawnie, że Państwo z NFZ-u okazali się bardzo pomocni. No i oczywiście można składać również skargę w samorządach właśnie zawodowych, tak, w samorządzie lekarskim lub na przykład w samorządzie pielęgniarek i położnych. No tak, chciałam jeszcze Państwu przedstawić fakty o dostępie do opieki zdrowotnej, które warto znać. To chciałam Państwu przypomnieć, że w Polsce występuje brak rejonizacji.
Od 1999 roku takiej rejonizacji nie ma i możecie Państwo sobie sami wybrać placówkę, której Państwo chcą się leczyć. To oczywiście wyjątkiem jest jakby pogotowie ratunkowe, które ze względu na stan zagrożenia życia ma wydzielone obszary, do którego musi zawieźć pacjenta, tak? Do jednostki, która zajmuje się leczeniem danej choroby i żeby była jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Zaświadczenie od specjalisty. Czyli jeżeli jesteśmy u lekarza specjalisty, no to wiemy, że kolejki do lekarzy specjalistów są bardzo długie, to warto wziąć takie zaświadczenie o tym, jakie mamy zastosowane leczenie, żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej mógł kontynuować to leczenie, tak, niż mamy czekać na wizytę do specjalisty ponownie kilkanaście miesięcy. Uprawnienia macie Państwo, że nie musicie się stawiać osobiście u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, żeby uzyskać receptę na leki stosowane w chorobie przewlekłej. Że można zamówić tak wizytę domową u lekarza, jeżeli macie kłopoty Państwo z poruszaniem się. Również istnieje taka możliwość, żeby skorzystać z bezpłatnego przewozu transportem sanitarnym na wizyty i badania specjalistyczne. Wówczas lekarz wydaje skierowanie na transport sanitarny i wtedy ten transport przyjeżdża po pacjenta, zawozi do danej placówki, w której odbywa się wizyta i odwozi do domu. Tutaj chciałam też przypomnieć, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma ograniczoną możliwość zlecania badań dodatkowych. Ponadto za te badania są płacone jakby z własnego budżetu przychodni. Także tutaj nie możemy jakby oczekiwać, że lekarz rodzinny zleci nam badania dodatkowe, do których nie ma na przykład uprawnień. Także do części badań takich specjalistycznych, jeżeli chodzi o zaawansowaną diagnostykę, to mogą tylko kierować lekarze z poradni specjalistycznych. Badania przed zabiegiem, to też się pojawia taki problem, że czasami jak idziemy do szpitala, to mamy takie informacje, że musimy mieć komplet badań. To takich badań wcale nie musimy mieć, bo to szpital ma obowiązek wykonania przed planowanym zabiegiem pełnej diagnostyki, która jest niezbędna, tak, do na przykład wykonania zabiegu operacyjnego. Krew. Czasami jest takie sytuacje w szpitalach, że jeżeli pacjent oczekuje na zabieg operacyjny, to słyszę taką informację, że taki zabieg dopiero się odbędzie wtedy, jeżeli rodzina odda krew. Tak, to tutaj też to nie może być od Państwa wymagane i nie jest to powodem do wykreślenia z listy oczekujących. Skierowanie do szpitala, to tutaj też pada właśnie zawsze wiele pytań, że skierowanie do szpitala może wystawić lekarz, również ten, który pracuje prywatnie. Tutaj chciałam podkreślić, że lekarz, który pracuje prywatnie, nie może nam wystawić skierowania do poradni specjalistycznej. Może to tylko zrobić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Prywatny do szpitala oczywiście jak najbardziej. Tutaj, jak już wcześniej wspomniałam, że bez skierowania możemy się udać do dentysty, onkologa, ginekologa i położnika, wenerologa oraz psychiatry. Do tych specjalistów nikt nie może wymagać od nas skierowania. Ubezpieczenie. Także od jakiegoś czasu jest dostępny program EWUŚ, który jakby wskazuje, czy jesteśmy ubezpieczeni, czy nieubezpieczeni. Także wystarczy tylko dokument, w którym jest podany nasz numer PESEL i na podstawie tego dokumentu, numeru PESEL, jesteśmy sprawdzani w bazie, czy jesteśmy ubezpieczeni. Ale jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że ten system błędnie wskaże, że jesteśmy osobami nieubezpieczonymi, możemy wypełnić takie oświadczenie, że jesteśmy osobami ubezpieczonymi. Tutaj też już właśnie wcześniej wspomniałam, rejestracja na wizytę. Na wizytę nie musimy rejestrować się osobiście. Możemy to zrobić za pośrednictwem osoby trzeciej. Możemy zarejestrować się również drogą elektroniczną. Także możemy też telefonicznie,
No ale tutaj często się zdarza, że ciężko się dodzwonić do jakiejś tak placówki medycznej. Ale myślę, że teraz ta droga elektroniczna robi się coraz bardziej powszechna. No tutaj też jest ważne, że jeżeli jesteśmy w szpitalu, to nie możemy korzystać z wizyt u innych świadczeniodawców. Czasami tak się zdarza na przykład, że pacjent leży w szpitalu, a rodzina wykupuje na przykład w tym czasie refundowane leki, środki medyczne. Tak więc w tym czasie szpital powinien zapewnić pacjentowi tak, co jest niezbędne w procesie leczenia. Skierowanie do specjalisty. Tutaj też chciałam powiedzieć, że skierowanie jest ważne tak długo, póki świadczenie nie zostanie zrealizowane. Czyli jeżeli mamy skierowanie do poradni specjalistycznej, a wizytę mamy za 2 lata, to skierowanie jest tyle czasu ważne, do momentu udzielenia świadczenia. Wyjątkiem jest tylko leczenie uzdrowiskowe, że skierowanie jest ważne 18 miesięcy i po 18 miesiącach musimy dokonać aktualizacji. I na rehabilitację, tak, że musimy się do poradni do rehabilitacyjnej zgłosić w ciągu 30 dni. Braki w skierowaniu. Tak, jeżeli są braki w skierowaniu, to nie mogą być przyczyną braku wpisu do kolejki oczekujących, tylko po prostu musicie być Państwo poproszeni o uzupełnienie tych danych i do odniesienia w ciągu 14 dni skierowania do danej placówki. Kolejki, tak? Też tak się zdarza, że na przykład dostajecie Państwo informację, że zapisy będą dopiero w określonym dniu. To też nie powinno być takiej możliwości, bo zapisy powinny być dokonywane w sposób ciągły i na bieżąco. Jeżeli na przykład przychodnia mówi, że proszę przyjść, bo do danego lekarza zapisujemy tylko w czwartki, albo na przykład w pierwszy poniedziałek miesiąca, to też jest niezgodne z prawem i taką sytuację należy zgłosić na przykład do Rzecznika Praw Pacjenta. I na dzień rejestracji nie jest wymagane potwierdzenie uprawnienia do ubezpieczenia, tylko dopiero gdy w tym dniu, kiedy Państwu będzie to świadczenie udzielane, dopiero powinno być sprawdzone to w systemie, czy są Państwo ubezpieczeni, czy nie. Tutaj jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, że macie Państwo możliwość w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia skorzystać z natychmiastowej pomocy. I tutaj mogą Państwo korzystać ze szpitalnego oddziału ratunkowego i z nocnej pomocy lekarskiej. No tutaj to jest jakby takie mylone przez właśnie pacjentów, że w przypadkach nieuzasadnionych korzystają te osoby z SOR-u i potem tak czas oczekiwania wynosi ponad 20 godzin na udzielenie jakby jakiejś tam porady. I generalnie pacjenci, którzy naprawdę potrzebują natychmiastowej pomocy, nie mogą mieć jej udzielone. Z badań wynika, że 30% pacjentów, którzy trafiają do szpitalnego oddziału ratunkowego, wcale nie potrzebują natychmiastowej pomocy. No tutaj Państwo macie opisane tak w tych materiałach, kiedy należy się zwrócić do szpitalnego oddziału ratunkowego, a kiedy do nocnej pomocy lekarskiej. Macie też Państwo możliwość skorzystania z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To są Państwo, tak, lekarz, którego Państwo sobie sami wybieracie w placówce. A po godzinie 18 i w sobotę, niedzielę i święta mogą Państwo korzystać właśnie z nocnej pomocy lekarskiej. Możecie też Państwo, macie prawo do korzystania z zamienników leków i powinna Państwa poinformować o tym właśnie apteka, pani magister w aptece, ale zazwyczaj ona nie informuje ustnie, tylko jest wywieszona taka informacja w aptece, że mogą Państwo korzystać właśnie z zamienników. Jeżeli chodzi o recepty, tak, na kontynuację leczenia, to przychodnia może taką receptę przekazać osobie, która jest przez Państwa upoważniona, tak? Lub osobie trzeciej, jeżeli na przykład ta recepta nie może być jakby tak przez Państwa odebrana, a pacjent oświadczy w tej przychodni, że te recepty mogą być odebrane przez te osoby. Także nie trzeba się stawiać osobiście.
Także tutaj chciałam tylko właśnie podsumować króciutko, że macie Państwo właśnie prawa i możecie Państwo skutecznie zabiegać o respektowanie tych praw, że te instytucje z doświadczenia wiem, że są pomocne i sprawnie działają. No i tutaj właśnie, że jeżeli Państwo sami niestety się nie będą domagać o to, tak, i jeżeli będziecie Państwo na przykład w sytuacjach, kiedy jest taka potrzeba, nie korzystali na przykład z tłumaczy, do których macie Państwo prawo, to w tych takich przypadkach, jeżeli nastąpi problem w komunikacji, to te prawa mogą być nie w pełni chronione i respektowane. Także ja tutaj wszystko przekażę głos mojej koleżance. Ja muszę już niestety uciekać, bo mam kolejne obowiązki.